Erdogan, gotów do walki. Masz tutaj myśl uwolnioną. Miasto wycieści z pustą głową. Cały świat na kolana. Komplowo. 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 Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie sobie jedziemy teraz zrobić misję 9 ogonów. Jak pewnie też zauważyliście, jesteśmy już w trakcie expa. Expię, mam 75 level. No i co mam tu powiedzieć, kupiłem jakieś tu pedeki na godzinę 3, bo przed chwilą widziałem na mieście. Teraz się przyszedłem rozejrzeć za tym 9 ogonów, ale na razie nic nie widzę. To może się zobaczymy, jak już znajdę. Okej, no to przecież to chwila przerwy. Okej, widzę 9 ogonów. Jak się pewnie domyślacie, normalnie tego nie ubiję, muszę spróbować na marmurze. Misję akceptowałem sobie. Jedyną broń ze średniami, jaką mam, to ten antyk niestety i nie wiem, czy nam się uda, ale spróbujemy w każdym razie. Pod poli to trzeba mieć jak najwięcej HP. O, tu jest... Chociaż, dobra, niech ten kryt jest. Dobra. To co, zmieniamy się i ciśniemy frajera. Kurwa, o, jakieś Ezo. A, tylko taki marmor, tylko był taki na mieście, no to kurwa, trudno. Mam nadzieję, że ubijemy z takim. Powinniśmy, nie? O kurwa. Ale napierdala. No. Idzie oporowo, ale bylem się tu kurwa tylko nie wypierdolił. Te golemy mnie wkurwiają trochę. Powinniśmy ubić, ale kurwa... Nie wiem sam. Może autoatak dam najlepiej, co? A tu podki wychlałem kurwa na speeda, szybki atak. Nie wiem, to czy to teraz coś dało. Mam nadzieję. Kurwa, nie, nie wyjeb się tylko. Kurwa, tajemny kill. Kurwa, nie. Boże, się już kurwa boję, czy się wypierdolę, nie? Jo, ty kurwa zjebie jebany, no siąść buffa, ja pierdolę. Sekunda. Dobra, jesteśmy już tutaj, mam buffa, trochę się tutaj namęczyłem, żeby to wszystko przygotować, ale... Damy radę, też jestem teraz bardziej przygotowany i mam nadzieję, że tym razem się nie wypierdolę na ryj. Okej. No to co? Misja, zaznaczamy ją szybko. Jakiś tutaj marmurek kupiłem, znowu musiałem do miasta śmigać. Jak widzicie, fajne bonusy kurwa za tą misję można dostać. No Jezu, znowu kurwa nie włączyłem tych chujostw. Dobra, teraz wszystko jest. Atakuję automatycznie, a konia odwołamy, bo przeszkadza tylko, nie? Okej, okay. Jedziemy kurwa z koksem. Ale mało kryta kurwa, ja tego buffa mam słabego strasznie. Nie mów, że się jeszcze wypierdolisz tutaj tajemny kill, bo to już kurwa wstyd by był normalnie. Dawaj, dawaj, dawaj kurwa. Dobra, widzimy się przy końcu wyszce, jak kurwa trochę zejdzie, bo trochę to potrwa też czuję. Dobra, mamy końcówkę. I kurwa, czy się wyjebie, czy się wyjebie, czy się wyjebie, czy zregeneruje się jeszcze? Nie, mamy, dobra, misja wykonana. I staliśmy się kurwa silniejsi. Expa dostałem, prawie kulkę. Czyli jakieś tam 20 pelerynek zaoszczędziłem teraz chyba, tak? Dobra, złoty klucz, jeszcze tutaj zapierdolimy śmiecia. No i co? Dobra, misja wykonana, no to zaraz idziemy expić. Słuchajcie, teraz działo się w chuj, bo... Obkupiłem się strasznie w ulepszacze. Tutaj ziomek Cantinoso przyszedł swoją drugą postacią z shopem chyba z ulepszaczy. Chciał się pozbyć wszystkiego, więc wszystko od niego pokupiłem. Zobaczcie tutaj, o wszystko się targowaliśmy. Sprzedałem też właśnie przed chwilą hakry za 1,2 kkk. Koleś dał mi jeden i dwie bryłki. Tutaj u Cantisino zostawiłem chyba około 200 kk, coś takiego na tych ulepszaczach. Ale to wszystko się kurwa zwróci pięciokrotnie, więc jesteśmy zarobieni w chuj. Różnorodność ulepszaczy, naprawdę teraz będzie wszystko
się zgadzało, nie? Bo już tak patrzyłem, to tam się powoli niektóre ulepszacze kończyły. To teraz podokupowałem, to znowu będzie teraz do sprzedawania. O Jezu, w pizdu będzie do sprzedawania, dobra. To tyle. Tak sobie chodzę po mieście, chodzę, patrzę, taki fajny rybek sobie stoi tutaj. Aha, fajne lagi, kurwa. Fajne, kurwa, lagi. Czy nie fajne, wkurwiające. O, ogarnęły się. I tutaj ten ziomek właśnie zlał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Sprzedał mi rybka za takiego fajnego ryba, za 625 kk. Spróbuję go za 900 sprzedać, nie wiem czy mi się uda, ale tutaj jak widzicie ma ładne średnie, jeszcze 10 diabły, to myślę, że jak jakaś osoba będzie się wybierać z wojowników na grotę, może na 60 levelu, to kupię takiego ryba, zajebisty jest, mi się bardzo podoba. I myślę, że na te 900 pójdzie, tylko nie wiem ile będzie stał, nie? I to może być problem, jeszcze kupiłem w końcu kawałki klejnotów zaczynam, nie kawałki klejnotów, tylko kawałki kryształu kupować. Tu jeszcze są, to jakieś kupimy, bo kurwa, tą misję naprawdę olewam ostatnio strasznie. No i po prostu trzeba ją zrobić, nie? Dlatego kupię to i teraz będę regularnie oddawać. To może udamy się i oddamy jeden teraz kryształek, co? No to jesteśmy koło biologa, no to teraz oddajemy pierwszy kryształek. Zobaczymy, czy zaliczy. Jestem sam ciekawy. O, zaliczył. A tylko 10 ich do oddania. Ohoho. A to misję szybko zrobię. Teraz będę codziennie oddawać. Tylko nie wiem, co ile to można oddawać. Kurczę, tu piszę. Co 8 godzin. Dobra, no to następną będę mógł oddać o 16. Bo teraz jest 8, no to będę oddawać dwa, po dwa dziennie i będzie ok, nie? Dobra. To tyle. Minęły 3 dni, odkąd nagrywałem ostatni klip i nie mam tak naprawdę wam za bardzo co pokazać. Teraz sobie aktualnie chodzę i poluję na jakieś okazje, mam nadzieję, że uda mi się coś trafić, no ale jak na razie tylko jakieś buty kupiłem, takie plus 9, 2 razy po 10, 2K za 50 kk. 2 dni temu mi się trafiła fajna okazja. Kupiłem tarczę okrągłą plus 7, 10 ludzi NNO i 10 blok ciosu za chyba 350 kk, coś takiego, i sprzedałem ją za 600. To chwilę poszła, chwilę dokładnie. Mogłem, kurde, ją wystawić nawet drożej, bo pewnie jeszcze poszła. Niestety ryba ciągle nie mogę sprzedać. Znaczy, czekajcie, bo go wczoraj kupiłem, czyli no może nie 3 dni nie minęły, no ale dla mnie no teraz tak czas zapierdala, że naprawdę nie orientuję się, jeszcze teraz mam tyle wolnego, to... Znaczy, niby do szkoły nie chodzę, bo mam trochę wolnego, ale w domu mam za to zapierdol, nie? Więc coś za coś. No i tak sobie wam powiem, że nie wiem, czy wam będę pokazywać jakiegokolwiek expa, bo ja tak sobie wchodzę rano godzinkę i się surą tak zawsze godzinkę, sobie taki pedek na godzinkę odpalę i sobie, i się podekspiam, nie? Taką surą właśnie moją, tym nieznanym wam. V3 na razie nawet nieźle leci. Nie narzekam póki co. Z takim pedekiem... O kurwa, czekajcie. Co my tu mamy? Jakieś ulepszacze? No nie mam za bardzo nawet wam co pokazać. Chodzę sobie, poluję na okazję. A widziałem, to jeszcze wam może powiem, widziałem takiego zajebistego FMS-a przed chwilą. Koleś wystawił 15 UM, 10 luda. Kurwa, poszedł w chwilę, nie? Wystawił i 2 sekundy potem poszedł. O, chyba ten koleś to był. To chyba on go wystawił. Jebany, kurwa. Miał zajebistego FMS-a. O, Ebo, a 3 ABS-y. Gówno. Co to, kurwa, jest? O, dobra. Cięcie. Słuchajcie, teraz jeśli chodzi o biologa, to wyświetlą wam się teraz 2 próby oddawania tych tam całych kryształów. Niestety po prostu okazały się wielką porażką. No i teraz po prostu jest czas, żeby oddać kolejny kryształ. I zobaczymy, czy przyjmie, czy nie przyjmie. Przyjmiesz? No, widzicie, muszę przy was oddawać, to zawsze kurwa przyjmie. Bo jak tak sobie sam nagram, to do dupy wychodzi, jak widzieliście przed chwilą, kurwa. Zawsze gówno spali, nie? Dobra. A, słuchajcie, jeszcze mam do was takie... Naprawdę laguje. Naprawdę musi lagować. Zawsze kurwa w takim momencie. Ja pierdolę, pojedźmy trochę dalej może. O, dobra. To mam do was takie zapytanie. Czy chcielibyście, żebym zrobił nową postać? Chcę zrobić, to będzie nowa postać, będzie to wojownik body. Będzie to dropek po prostu na mniejszy level metki, bo po prostu kiedyś sobie lubiłem chodzić na takie metki, pustynia, dolina. Taki 45 level, wojownik. Myślę, że będzie dobrą postacią do zabawy, ogólnie do gry.
będzie można trochę na wolnym się bawić, no nawet nie tylko na wolnym, będzie się można bawić też normalnie, czyli grać, no, dropić. Ja po prostu czasami, na przykład jak był ten event wielkanocny, to wydaje mi się, że bardziej by mi się opłacało iść dropić na metkach na pustyni, aniżeli na tych całym Red Lesie, bo tam była wielka kurwa chujnia, pełno ludzi, no i ciężko było cokolwiek kupić, dlatego chciałbym po prostu zrobić takiego wojownika. Możemy zrobić też tak, że nie będę nic przekładał na tamtego wojownika, żadnych itemków, i po prostu pokażę wam, jak można od nowa, nie wiem, zarobić na ekwipunek, tak jak to zrobiłem na tajemnym kilo, czyli praktycznie bym wam już takie coś pokazał drugi raz. No ale jeśli są takie osoby, które nie wiedzą, jak zarobić, no to mogę po prostu zrobić taką postać i jeszcze raz właśnie wszystko zrobić, ekwipunek i tak dalej, nie? Bo praktycznie teraz do 90 levela to ja nie wiem, jak to będę ekspić, jak mówiłem, ekspię godzinkę dziennie rano zawsze sobie. No i chyba tak będę cały czas cisnąć, aż dojadę do tego 90. Po prostu podczas tego expa, jak nie będę miał wam co pokazywać na tajemnym killu, to mogę zrobić od czasu do czasu odcinek właśnie z tej drugiej postaci i... No i po prostu będę miał więcej wam do pokazania, bo tutaj, no kurde, nie wiem, co ja mam pokazać, co ja mam. Jak kupuję okazję, kurwa, jak nie wiem, oddaję biologa, jak idę expić. Ja albo mogę zrobić odcinek z expa 30 minut, na pewno czegoś takiego będziecie nie chcieli. Tylko ciągle słuchać moich pierdół, jakieś kurwa głupoty pierdolę cały czas, czekajcie. Hejka. Kurwa, trusek, hejka. O ile idziecie, że będzie albo chciał, żeby go pozdrowić, albo chciał jakąś kasę na początek, albo peleryny, albo nie wiem, kurwa, albo cały mój ekipunek najlepiej. Zobaczymy, o co mu chodzi. Tak jeszcze poczekamy, bo po prostu zawsze mnie to śmieszy, czego kurwa ludzie ode mnie chcą, nie? Kurwa, ten tu z tym wyleciał, no ja pierdolę. No co tu można robić, no ja pierdzielę, no nie wiem, no to co na każdym serwerze Metina. Wchodzisz, grasz, kurwa, napierdalasz, expisz, robisz ekwipunek, wyzywasz się z wszystkimi, bijesz wszystkich, no i tyle, no co tu można robić. Dobra. Także w komentarzu możecie odpowiedzieć na moje pytanie, a ja robię cięcie i szukam czegoś nowego, co mogę wam tu nagrać. Okej, właśnie muszę kupić piąty bond, bo będę zaraz wrzucać sobie go do hełmu. Będziemy drugi hełm miksować, bo będę chciał zrobić 10-15, może w tym razem się uda. Ten zostawimy, najwyżej jak zrobię ten, to ten 10-10 pójdzie, no, na sprzedaż, nie? Kupiłem taki za 75 kk. Mam dwa piąte bony, spróbujmy wrzucić. Kurwa, nie pomyślnie. No kurwo jebana, zawsze musisz zjebanie wchodzić. A, jeszcze mam do was takie zapytanie. Czy nie był ktoś by zainteresowany, żeby kupić sobie taką zbroję asasyna ode mnie? Jeśli ktoś szuka, to może do mnie napisać. Jak będzie miał ciekawą ofertę, to może mu nawet sprzedam. Gdzie jesteś? Dobra, to cięcie. Dobra, idzie gości od piątego bonusa. 30 kaka od niego kupuję. Jak się uda wbić, to nie wiem, czy miksować, bo kurczę... W sumie dużo nie mam zmianek, mam tylko 34. Kurwa, no co za gówno jebane. Dobra, tutaj kupujemy właśnie od ziomka te bony, mam nadzieję, że wejdę. Jak nie, to się wkurwię. Kurwa. Zbankrutuję przez te gówno. Noż ty kurwa. Ech, kurde, no nie wiem, no ja pierdzielę, ja pasuję na razie. Dobra, jak widzicie, tutaj ja trochę zmianki trochę zacząłem zbierać. Co ja tu jeszcze kupiłem? Jakieś KD życia w międzyczasie za 5 kk. Ulepszacze, tutaj jakieś wodne kryształy. A, i tutaj dokupiłem już do końca Exo i Rady, czyli już praktycznie jesteśmy gotowi. Bo już też zręczność mam, chyba aż nawet za dużo tej zręczności, bo pamiętam, że pomagaliście mi zbierać te ku. Zwłaszcza, zaraz wam powiem jego nick, Activax, najwięcej pomagał. On tam dużo mi dał tych ku bardzo, nie? A co dodajesz? Znaczy gdzie?
No takie tam gówno dodaje, nie? No ale co? Co? Znaczy ja skończyłem, a dobra, no to rady mamy już tutaj, ku mamy od cholery, no to niedługo będziemy wbijać ten czaka, czyli praktycznie tylko czekać, aż tutaj tajemny kill wyexpi ten 90 level, już nawet 86 już będziemy mogli ten skill wbić, więc będzie elegancko. Dobra. Na razie to tyle, przerywam poszukiwania. Jutro znowu zacznę i widzimy się za chwilę. Znaczy dla was to będzie chwila, dla mnie jutro. No to do zobaczenia. A jeszcze tak dla was na chwilę tylko. Jak widzicie, zapomniałem wam powiedzieć, że pełno luster kupiłem. Jak widzicie, takie po 55 kaka chodzę i kurwa kupuję jak pojeb. A będę sprzedawać po 80 i wiem, że to zejdzie, bo po prostu sam po tyle czasem kupuję, jak coś chcę ulepszyć i się wkurwiam. Na przykład ostatnio jak ulepszałem tego niebiana, to ja kupowałem naprawdę... O, tutaj jakiś chyba widz, to puścimy serce. Pozdrawiam cię, mi lordek 666. No to... Kurwa, znowu mi wątek, kurwa, na pierdole. No dobra. W każdym razie jak ulepszałem tego niebiana, to też właśnie kupowałem drogo lustra i drogo ulepszacze, bo te perły zielone to ja kurwa kupowałem jak pojeb po... 122 kk, a potem już nawet po 150, bo nigdzie nie było, nie? A ludzie tak drogo wystawiali. Czekajcie, coś tu jest jeszcze ciekawego? Uuu, nie ma, nie ma. A tu jakiś... FMS? O, fajny FMS. Prawie jak tamten, co był ten, 15 UM, 10 luda, no. Eleganckie takie FMS-y są. Dobra, tniemy. Dobra, słuchajcie, jest kolejny dzień, właśnie jestem po porannym expie, czyli już tutaj 79 wbiłem. Myślę, że do 80 posiedzę raczej w V3, bo dosyć spoko leci. Co to kurwa, jakiś lag jest? Czy co kurwa się dzieje? Ja pierdolę, nie mam pojęcia. No. Patrzcie, kupiłem taką sobie tarczę. Fajna, nie? Za 700 kk od Bom V. I myślę, żeby ją zrobić kurwa, tylko... Nie mam dodań na razie. Chciałem topier zrobić zamiast tego hełmu. Wiem, że tam dodawałem te piąte bony ostatnio, o Jezu, jak to nie, ja pierdolę, no. Wczytaj te sklepy, dobra. Musimy dodania poszukać, tu są jakieś 6 kk, trochę drogo. Widziałem po 4 przed chwilą gdzieś. Lusterko, o kurde, konkurencję mi ziomek robisz, o kurde, 60 kk. Dobra, no nie będę kupować, bo mam tego dosyć. Co tutaj mamy, kurde? Dwuręka, a to te buty, co ostatnio sprzedawałem. Koleś mi się, że na nich zarobi, chyba jest pojebany. Siostąd, ziomek, siostąd, kurwa, siostąd. Czekajcie, o, mamy tutaj, dobra. Na razie 4 kupię, chociaż wątpię, że to wejdzie, no ale... Póki, no, wiedziałem, że nie wejdzie, więc trzeba dokupić. Niepomyślnie. Jeszcze raz dokupimy. Niepomyślnie, no wkurwia takie coś. Dobra, wbiło. I próbujmy piąty bon. Jest, kurwa, wbił. Mamy kilka zmianek, więc zastanawiam się, czy sobie nie machnąć, kurwa. Żeby ten NNO chociaż wbić tutaj. Chociaż on NNO, nie wiem, może 10 luda bardziej się opłaca. To co, próbujemy, kurwa, czy nie? Mało zmianek mam, 40, to nie wiem, czy to się opłaca. Czy nie robić potem może w jakiegoś większego miksowania. Z tym, z naszej nikiem i z tą tarczą, to by... Znowu z 600 zmianek pewnie potrzeba było. Dobra. Na mieście nie ma jakichś zmianek. Czekajcie, jeszcze się rozejrzę tak na szybko. O, tu jakiś nowy szopek jest. A są kurwa jakieś zmianki. Po 10 kk. A chuj, wezmę kurwa je. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, na niczym tu chyba nie zarobię. Na tych... Na upartego bym na tej stalce zarobił, ale... Aż tak bawić mi się nie chce. Dobra. Kit z tym. Dobra, mamy 50 zmianek, tak? To co? Spróbujemy ulepszyć. Może spróbujemy miksnąć, kurwa. Może na farcie coś wejdzie, co? Czy w sumie nie wiem, czy na farcie, bo to 50 zmianek to już coś naprawdę można fajnego wbić. No ale... U mnie to by trzeba było naprawdę wielkiego, kurwa, farta, żeby coś wbić te 50 zmianek. Dobra, to próbujemy, co? Pierwsza zmianka, nic. Druga, nic. Trzecia, kurwa, znowu nic. 5 luda, to mnie nie interesuje. 20 złoto. I jakby co, interesują mnie tylko bony do popa. Jak wejdą, nie wiem, jakieś zajebiste do expa, to i tak miksnę. Chyba, że jakieś topowe, to kurwa zostawię, no ale...
topówki to nawet nie ma co liczyć. No już 10 zmianek poszło, patrzcie kurwa. 8 int, 10 luda, 10 blok. No ja pierdolę, dlaczego kurwa tu nie może być jeszcze enno? Przecież tu by było tak wyjebana tarcza, że ja pierdolę. Kurwa, no nie no, wkurwia takie coś. 10 luda proszę i enno kurwa. Boże, jakby takie bony się trafiły, tam był taki happy, że ja pierdolę, nie? No, int 5 luda, no ja pierdzielę, ludzie, no znajdujcie się. 5 luda i NNS. A tak w ogóle to... 12 i... ej, to chuj z tym, kurwa. Tak w ogóle to ten NNO nawet nie chce wchodzić. No i co mamy, kurwa? NNO, 3 luda i 6 inta. No i na cholerę, kurwa, takie coś wbiło. Ja pierdolę. NNO i bez luda. Weźcie diabły. Wyjebane takie coś. Kurwa, zaraz zmianek jeszcze będę musiał szukać. No bez kitu. Przypierdolę zaraz całą kasę na zmianki, coś czuję. Dobra, chuj. 5 luda, NNO, niech jest to kurwa na razie. Potem spróbujemy coś lepszego wbić na większym miksowaniu. Na razie niech takie gówno jest. Trochę chujnie, już mogłem zostawić lepiej tamte, co miałem, te 8 inta, 10 luda i 5, jakoś bez tego NNO bym tam przeżył. Dobra, cięcie. Już miałem z gry wychodzić, ale tu jeszcze gościu się do mnie odezwał, że piąty bon ma na sprzedaż i mam czekać H2 Gino Kowal. No to czekam, ale go nie widzę nigdzie. Chyba zaraz przyjdzie, kurwa. Jeszcze bym sobie zrobił ten hełmik, no ale... z 7 zmiankami już nie będziemy szaleć. Tak jak mówiłem, będziemy znowu zbierać 600 zmianek albo nawet więcej. Uzbieramy te zmianki i będę, kurwa, znowu szaleć, nie? Znowu spróbujemy zrobić Diaksa. Na razie, no takie bony na razie w sumie stykną, nie? Ale będziemy i tak tasować to chyba, myślę. Albo tego taksować, kurwa, gdzie on jest? Tego będziemy tasować, bo on jest, kurwa, zjebany, zobaczcie. Znaczy, no ma tam te 3 apsy, no ale po 10, 6 mieczy, to kurwa ma być? To jest i tak miks na tą chwilę, nie? Gdzie jest kurwa ten idiota? Dobra, czekamy na niego, chwila cięcia. Dobra, przyjechał. Nie lubię ludzi, którzy każą na siebie czekać, no ale kurwa... nic na to nie poradzę, nie? Dobra. Mamy marmurek błogosławieństwa i próbujemy wrzucić piąty bon. Nie pomyślcie, kurwa. Znowu nie pomyślcie, kurwa. Który to już? Szósty, piąty bon, żeby kurwa wbić. Ja pierdolę. Powiedz, że masz jeszcze, kurwa. No, kurwa, śpiochu jebany. Kurwa, człowieku, obudź się. Dobra. Cięcie. Mogę wydropić, to wydrób. Wydrop, kurwa, wydrób. Drób to mamy w sklepie, kurwa. U rzeźnika możemy dostać drób, dobra. No to co, cięcie, nie? Cementeusz! Co? Cementeusz! Halo! Co? Upadłem! Kto? Ja, po co? Upadłem dzisiaj, na Rawi. Nie umiałeś tu się dzwonić. Ale dzwonię, bo upadłem na Rawi i nie wiem co zrobić, a chcę expić. Tak, chcesz? To musisz wyjść. Ale gdzie muszę wyjść? Nie wiem, tam... jak ci wtedy mówiłem? No... ten... prosto i w lewo. Na zakręcie. No. Prosto i na rondzie w lewo, tak mówiłeś mi, ale to jak jechaliśmy samochodem, a teraz to... nie wiem. No, to jak jedziesz teraz, czym jedziesz? No, jadę koniem w lochu V3. Koniem? Koniem w lochu V3 w Metinie. Jak koniem jedziesz?
No koniem w lochu V3 w Metinie. I tu wielkie pająki są. Trzeba samochody, to nie koniec. No i co mam teraz zrobić? Gdzie mam jechać w tym lochu V3? Koniem po rondzie! Nie! V3. V3, taka instancja w Metinie, powiedzmy. Ekspowisko. No. No, koniem w V3 jeżdżę, no i... No i nie wiem, co mam teraz zrobić. Chory jesteś. Jak chory? No mówię ci, że tutaj padłem, nie? Expiłem i nie mogę wstać teraz, bo mi kurwa moby stoją nad głową, no i co mam zrobić? Jakie moby? No moby! Boby? Boby, no boby kurwa. Pająki boby na mnie spuszczają. No to mówiłem, jak koniem jest, to wiadomo, że boby. No i co teraz? I co teraz mam zrobić? No weź cofnij się na chatę. Ale to ja nie mam chaty tutaj. A to nie wiem, czekaj. No weź cofnij się tam w stronę Biedronki. Ale tu nie ma Biedronki w Metinie. W jakim? No w Metinie nie ma Biedronki. Znowu? No znowu nie ma, jeszcze nie zbudowali. Jak? No weź Mateuszko. Nie wiem, Mateusz, a może Polo, co? Wybudują. Tesco, dzisiaj ośmiopak za 14 zł. Cementeusz. Carlsberga. Cementeusz, a ile stopni temperatury ciała psa? Ile stopni? 9. 10, 15. Kto tam mówi? Ale ciepło jest. Kto tam tak mówi? Koń. To ty jesteś w tym, w ciele psa? W tej chwili, że tak, że oceniasz temperaturę, czy co ty? Ja muszę do roboty jechać. Do roboty musisz jechać, tak? Ja muszę. I tak się opierdalasz całe życie, człowieku. Tak. I tak nie zdasz do... I tak nie zdasz do czwartej technikum, frajerze. No to trudno. Dobra. No, dobra. To na razie. Nara. 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 No, taki Cementeusz, nie? Kurwa, co zrobić? Mateusz, Cementeusz, no i chuj z tym.